Zdwojga dzieci Klementyny, córka Dominika, co najmniej połowę czasu spędzała w Polsce, gdzie wciąż prosperowały liczne, beztrosko eksploatowane majętności. Syn zaś, o dwa lata młodszy jean teraz już hrabia de Normois, wiodł egzystencję w Paryżu, wizytując tylko niekiedy Londyn, Wiedeń i Monte Carlo. W rodzinnym zameczku bywał wyłącznie w okresie polowań, które stanowiły czystą teorię, na bowiem nie przedstawiała się zbyt atrakcyjnie. Znacznie większe zainteresowanie budziły konie, o które przez blisko 40 lat zadbał jego ojciec, tworząc niewielką, ale znakomicie ustawioną stadninkę. Teraz stadniną rządziła jego matka, również w tym kierunku utalentowana. Jedyna córka Dominiki, Justyna, ta właśnie, którą Florek wywlekał z błotnistego stawu, w chwili śmierci francuskiego dziadka liczyła sobie 18 wiosen. Jedyny syn jean pierre kończył lat siedem i znalazł się pod opieką preceptorów. Zięcia Krzysia Klementyna zawsze bardzo lubiła, ale synowa jej się nie udała. Młoda hrabina Denarmua była zwyczajną idiotką wielkiej urody i niezbyt przyjemnego charakteru, co wyszło na jaw dopiero po ślubie, jak już było za późno próżna, samolubna, leniwa, obłędnie chciwa i rozrzutna. Bez najmniejszego wahania posługiwała się ugarstwem, podstępem i szantażem dla osiągnięcia własnych celów i zaspokojenia kaprysów. Młody hrabia rzecz jasna poleciał na jej urodę i trafił gorzej niż mógł trafić jego ojciec, bo Marietta pełna podobnych zalet miała przynajmniej odrobinę rozumu, umiała pracować i umiała myśleć. Klementyna zaś musiała się zastanowić, komu powinna przekazać lśniące dziedzictwo i całą wiedzę o nim. Syn z góry nie wchodził w rachubę, ponieważ stała za nim żona. Ulegał jej we wszystkim dla świętego spokoju i żadnej tajemnicy nie potrafił przed nią zachować. Ona zaś mogła popełnić każdy idiotyzm i każde świństwo, nie licząc się z nikim i z niczym. Ze skarby świata Klementyna nie powierzyłaby jej nawet zdechłego królika, nie mówiąc o honorze. Wnuk odpadł i z racji wieku był za mały: Dominika. Dominika budziła jej szalone wątpliwości. Genetycznie wdała się w babkę, starą hrabinę Normoa po drugiej babce, hrabinie Demskiej, biorąc tylko niezłomny patriotyzm. Stara hrabina denormoi zaś miała różne zalety, ale akurat nie umysłowe. Cudowna żona uległa kochanka, idealna matka dzieciom, doskonała pani domu. A tak poza tym kretynka lękliwa, niezdolna do myślenia, a za to skłonna do histerii. Zdarza się często, że rozmaite cechy skaczą co drugie pokolenie i dzięki temu zjawisku Dominika podobna była do swojej francuskiej babci, a Justyna zaś do Klementyny. Przemyślawszy sprawę, Klementyna wybrała wnuczkę. Zanim po śmierci męża podjęła tę decyzję, obecna na jej pogrzebie hrabiego rodzina zdążyła rozjechać się w rozmaite strony i Justyna wraz z matką bawiła w nicei. Zerwała właśnie w wysoce nieudane narzeczeństwo. Trochę tym była rozgoryczona i chętnie oddawała się rozrywkom towarzyskim. Jeszcze bardziej rozgoryczona była Dominika, która już miała nadzieję na stabilizację nieznośnie żywotnej córki, a tu nic z tego nie wyszło. Musiała zatem odetchnąć w jakimś przyjemnym otoczeniu. Ograniczona jeszcze nieco żałobą po ojcu, twierdziła, iż poświęca się dla dziecka. Dziecko zaś dość chętnie poświęcało się dla matki. Wśród tych poświęceń obie bawiły się doskonale. Zabawę przerwało niedomaganie pana Przebelskiego, który w Polsce złamał nogę zleciawszy z konia. Ściśle biorąc, koń się przewrócił razem z nim. List Klementyny nie zastał już obu pań w Nicei, ponieważ pośpiesznie udało się do domu pielęgnować męża i ojca. Potrwało to trochę, potem sama Klementyna załatwiała interesy w Paryżu i w rezultacie dwa lata minęły, zanim ściągnęła dwudziestoletnią już wnuczkę do siebie. Przejrzała jej się w skupieniu, pochwaliła w głębi duszy swój wybór i nagle stwierdziła, że nie wie jak zacząć. Sprawa ciągle wydawała się nieco jakby śliska. Dopomogła jej bezwiednie sama Justyna. I chyba nie mam szczęścia do narzeczonych, opowiadała smętnie, zwierzając się babce, z którą czuła wyraźne pokrawieństwo dusz. Jeden okazał się półgłówkiem, drugi tępym belfrem, a trzeciego nie zdążyłam sobie złapać. A ten trzeci babciu, przyznam się, podoba mi się najbardziej. Akurat przyszedł telegram o wypadku ojca, kiedy Jack Black Hill prawie zamierzał się oświadczyć. Jak? przerwała Klementyna. Co jak? Jak się nazywał? Blackhill, Jack Blackhill, to anglik, lord, zdaje się niefałszowany. Poznałam go w Nicei. A co? Ach, w ogóle była tam cała historia on znalazł się bardzo na miejscu. W milczeniu i z wielką uwagą, Klementyna wysłuchała opowieści o wysoce nieprzyjemnym zadrażnieniu towarzyskim w którym jeden młody Anglik, niejaki pan Meadows, uczyniwszy afront drugiemu młodemu Anglikowi, właśnie lordowi Blackhillowi, obarczając go odpowiedzialnością za jakieś tajemnicze winy przodków. Ktoś komuś zrobił świństwo, ale lord Blackhill bardzo taktownie wykazał, że było odwrotnie. I nie pan Meadows powinien mieć pretensje, tylko on sam. A to cznia i chromoli, bo honor jego przodków jest nie do ugryzienia. Pan Midaus zły i nadęty musiał wyjechać, chociaż posiada ogromny majątek. A w czym leżało sedno rzeczy? Spytała Klementyna. Na czym polegał ten stary skandal? Powiedział to ktoś? Nie, wyraźnie nikt nie powiedział. Mętnie plotkowano, że chodziło o jakieś klejnoty, co ma sens o tyle, że pan Midaus pochodzi z rodziny jubilerskiej wielcy kupcy dlatego jest taki bogaty. Klementyna podniosła się z miejsca. Początek został zrobiony. Chodź ze mną, rozkazała. Coś ci pokażę. Zaciekawiona od razu Justyna porzuciła rozrywkowe opowiadanie i poszła za babką do biblioteki. Od powrotu z Paryża Klementyna tam nie zaglądała. Przewiezione nowości do czytania trzymała na półce w sypialni i teraz marszcząc brwi zatrzymała się w środku sali. W bibliotece panował lekki bałagan – Polegał na tym, że niektóre książki były przestawione, kilka leżało na rogu długiego stołu, kilku wyraźnie brakowało, a na małym stoliku w kącie świecznik przyciskał jakieś papiery. Nie robiło to wrażenia wielkiego nieporządku, ale Klementyna, osobiście pilnująca biblioteki, znała ją jak własną kieszeń. Cały układ dzieł od lat taki sam utrwalił jej się w oczach i teraz ta niewielka zmiana wręcz się na nią rzuciła. Poruszyła się, podeszła do najstarszej części i otworzyła oszkloną szafę. Książki o sokołach nie było. Zamiast niej widniała przerwa między potężnymi tomiskami. Do posiadania diamentu już zdążyła się przyzwyczaić. Paryskie interesy wyszły nie najlepiej. Rodzina poniosła lekką stratę. Zniosła ją spokojnie, prawie lekceważąco, świadomo zabezpieczenie, które czekało czarnej godziny wśród drapieżnego ptactwa. Na widok przerwy w porządnie ustawionych starych dziełach, o mało i szlak nie trafił. Rozejrzała się dookoła jeszcze raz i zadzwoniła na kamerdynera. Za ostatniej niebytności pani hrabiny był tu pan hrabia z przyjaciółmi. Odpowiedział spokojnie kamerdyner na zadane pytanie. Pan Florian powinien wszystko wiedzieć, bo tu nawet chyba obudził niezadowolenie pana hrabiego. Poproś pana Floriana. Pan Florian, czyli Florek, pojawił się w mgnieniu oka, ponieważ czyhał na to zaproszenie. Uwielbioną Justynę zdążył już powitać o do rozmowę z panią hrabiną, aż go ssało. Nie narzucał się tak tem wiedziony, bo pani hrabina wróciła ze stolicy jakaś zamyślona i roztargniona. Nie chciał jej niepotrzebnie kłopotać i denerwować i tak czekał sprzyjającej chwili. Biblioteka była ważna, to wiedział, martwił się zatem i wahał. A w dodatku na dwa tygodnie sam musiał wyjechać z końmi na wyścigi. Klementyna tylko uniosła brwi i uczyniła gest obejmujący całą salę. Tak jest, powiedział Florek natychmiast z wielką ulgą. Deszcz lał, jak kto upust otworzył i tak dwa dni. Pan hrabia przyjechał z panem markizem de Rousselion i z jaśnie panem Lacqua. Z polowania wyszły nici, konie do obejrzenia tyle co w stajni, bo kto by jeździł pod potopem nie mieli co robić. Pierz nie pan Delakuk z przeproszeniem pani hrabiny za pokojówkami latał, ale pan Markis czytaniem się zajął i tu grzebał. A pan hrabia skasz mnie Bóg jeszcze mu do, dopomagał, a jak co mówiłem, za drzwi mnie wyganiał, a wola boska zapowiedziałem, że na bo nie wiadomo, kto się tu więcej pani hrabiny boi. W ten czas zaczął się śmiać i przyobiecał, że weźmie na siebie. No i co wygrzebali, to zostawiłem, bowiem, wiem, że pani hrabina woli sama. A co zabrali, to uparłem się, że za pokwitowaniem, inaczej po moim trupie. Tu te papiery dopilnowałem. Uczynił kilka kroków i wskazał dokumenty przeciśnięte świecznikiem. A nasza Rosin w ogóle wygrała, dodał. Pierwsze miejsce wzięła. Klementyna wciąż nic nie mówiąc podeszła do stoliczka i obejrzała pokwitowania. Justyna cierpliwie i z wielką cierpliwością czekała, co będzie dalej. Księga o polowaniu z sokołami wypożyczył sobie Markiz de Roussillon, do czego przyznał się na piśmie, a hrabia de Normand, jej własny syn, poświadczył to prawdopodobnie kretyńsko chichocząc. Pan Bóg skarał ją głupotą dzieci. Koszmarne wydarzenie miało miejsce zaledwie miesiąc temu, a Markiz de Roussillon, Jezus Mario, Sama stwierdziła, teraz w czasie pobytu w Paryżu, że ten młody idiota zagrożony jest bankructwem i licytacją całego mienia. Dorobił się. Jej syn oczywiście też mu pożyczał i co najmniej 200 tysięcy szlak trafił, bo przecież nie będą dobijać leżącego. Bank i lichwiarze wyrwą wszystko. Odwróciła się do florka i obydwoje popatrzyli na siebie długim spojrzeniem, którym powiedzieli sobie wszystko. Nie po to wścibski lokaj zlatywał z muru, żeby teraz przedmiot wścibstwa diabli brali. – Cud boski, żeś chociaż tego dopilnował – rzekła do sługi zdławionym głosem. – Błogosławieństwo dla nas, twojej sobie i wiedz, że w testamencie wdzięczność dla ciebie nakaże. Masz się ożenić i mieć dzieci. A ty… – zwróciła się do Justyny i nagle urwała. – Zaraz, Florek, możesz odejść? Niech mi tu przyniosą winę i bardzo zimnej wody. – Babciu, co się stało? – przeraziła się Justyna. – Boże drogi, może doktora… Nie zawracaj mi głowy doktorami, Balbina tu zaraz przyleci, ona mi zioła przyrządzi, lepsze to niż doktor. Więcej pomógł Klementynie charakter niż wino i zimna woda, resztę terapii po wstrząsie załatwiła Balbina, jej osobista szefarka. Przez samą panią wyuczona, jak używać ziół, którą to wiedzę Klementyna posiadała od dzieciństwa. Nim przystąpiła do rzeczy, zdążyła pomyśleć perspektywicznie, że ta bezcenna wiedza zejdzie ze świata razem z nią. – Słuchaj, dziecko – rzekła z troską – może czasy są inne, ale przyroda się nie zmienia. Przysięgnij mi zaraz, że wszystko, co spisałam o kurowaniu, ocalisz i zachowasz. Może i kłopot ci sprawiam, bo tylko część tego u mnie w sekretarzyku leży, a dużo jest tu w książkach, ale trudno. Nikt inny dość rozumu nie posiada, więc musisz ty. Przerażona całą sceną, Justyna gotowa była przysiąc babce wszystko i co ważniejsze, przysięgi dotrzymać. W kwestii ziół Klementyna doznała ukojenia. A teraz rób sobie co chcesz, ale tę książkę musisz odzyskać, powiedziała stanowczo. Gdybym była młodsza, zrobiłabym to sama. Boję się, że nie dam rady. Ten benzwał okropny markiz de Roussillon nie ma już nic, co go chyba licytują. Trzeba jeszcze i odebrać mu naszą książkę. Twój wuj musiał dostać pomieszanie zmysłów, skoro mu to pożyczył. Jest to zabytek niezmiernie wartościowy z różnych powodów. Przedstawia sobą majątek. Jedź natychmiast, im prędzej, tym lepiej. Młoda jesteś, ale nie głupia. Ten niedoważony markiz już nas kosztuje co najmniej 200 tysięcy, a możliwe, że znacznie więcej. Justyna wyjechała do Paryża natychmiast, nie wiadomo po co, zabierając ze sobą pokojówkę. Uczyniła to pod wpływem babki. W Klementynie tkwił odruch. Młoda panienka z przyzwoitej sfery nie powinna podróżować samotnie. Równie dobrze mogłaby udać się na dworzec kolejowy Boso albo w nocnej koszuli. Pokojówka stanowiła absolutne minimum, poniżej którego nie dawało rady zejść. Pociąg z Orleanu do Paryża odchodził za dwie godziny. Konie przy odrobinie uporu pokonywały trasę z zameczku do Orleanu w 40 minut. Należało się nieco pospieszyć. Zaskoczona nagłym wyjazdem, pokojówka, która w planach miała wysoce interesującą rękę, odjechała z jeśnie panienką, nieziemsko wściekła. Markiza, oczywiście, zlicytowano. Pożyczonego z Normuła dzieła o sokołach, nie zdążył nawet otworzyć. W chwili przybycia komornika leżało sobie na środku stołu jadalnego, gdzie nie miał już kto nakrywać do posiłków. Cała służba bowiem opuściła niesolidnego chlebodawcę. Sam marki, porzuciwszy stan posiadania na pastwa fiskusa, przeprowadził się do starej niańki, której było wszystko jedno, a katastrofa materialnego ukochanego panicza w ogóle do niej nie docierała. Sama nie zrozumiała, ale zachwycająca obecność panicza napełniała ją szczęściem. Może ostatnim życiu korzystała z niej zatem, serwując śniadanka i nie pytając o nic. Komornik, który przybył dokonać zajęcia, był człowiekiem wyjątkowo inteligentnym. Doskonale wiedział, że stare rodziny posiadają rzeczy niezwykłe i niejeden bankrut uratowałby resztę mienia, sprzedając korzystnie zadbany obraz, mebel, zegar czy też naszyjnik po prababci. Nie był zupełną świnią, podpowiadał niekiedy właściwy sposób postępowania, partycypując w nieoczekiwanych zyskach zaledwie w jakimś procencie, ale dla kompletnych idiotów nie miał litości. Markiz de Russillon był jego zdaniem bezmyślnym, kretynem najwyższej klasy i z nim dzielić się ewentualnym zyskiem nie zamierzał. Znajdował się w tej doskonałej sytuacji, że posiadał brata antykwariusza oblatanego w historii sztuki, zabrał go ze sobą jako eksperta. Pierwszą rzeczą, jaką brat Antekwariusz wypatrzył, było dzieło o sokołach. Komornik pieczętował co popadło, a brat siedział przy jadalnym stole i przeglądał pierwsze strony w upojeniu, czytając tekst i oglądając rysunki aż dotarł do części zlepionej. Wówczas wzdrygnął się lekko i zamknął książkę. "A kto wie", rzekł po długiej chwili zamyślonego wpatrywania się gdzieś w przestrzeń. "Może to jest ta sama książka, którą otruł się Karol IX?" Obecny w jadalni komornik z zainteresowaniem przyjrzał się bratu. No, antykwariusz westchnął i poruszył się niespokojnie. Rzecz dla amatora, ale coś się wyciągnie, oznajmił. Sam ją kupię. No, jeśli idzie o cenę bez przesady, ponownie próbował zajrzeć do środka. Kartki były sklejone porządnie, zbite ze sobą, oblizywanie palców trochę pomagało. Słucha ślizgały się po grubym papierze. Antykwariusz uniósł dłoń do ust, nagle przypomniał sobie plotki historyczne i zrobiło mu się gorąco. Rzucił dzieło jako parzone i zrezygnował z dalszego oglądania. Nazajutrz po zalegalizowanym nabyciu przedmiotu jeszcze nie wiedział, co z nim zrobić i zaczynało w nim rosnąć zdenerwowanie. Udał się na obiad, w sklepie został młody i gorliwy sprzedawca. Po powrocie odesławszy z kolei na obiad personel w jednej osobie, antykwariusz stwierdził coś, od czego najzwyczajniej w świecie padł trupem na miejscu, rażony gwałtownym wylewem. Już od dawna miał wysokie ciśnienie. Justyna dotarła do Paryża wczesnym wieczorem w dniu jego pogrzebu i od razu, wręcz z marszu, udała się do zbankrutowanego pana markiza de Roussillon, gdzie przebywał jeszcze likwidator. Właśnie wychodził, ale zatrzymał się i chętnie udzielił jej wyjaśnień. Tak jest, wszystko przepadło. Mienie idiotycznego markiza, nieodpowiedzialnego pułgówka zostało sprzedane z licytacji dopiero co, dosłownie przed chwilą. Poszło prawie wszystko. Sam markiz zaś przestał pojawiać się wśród ludzi już jakiś czas temu i nikt nie wie, gdzie się znajduje. Kwity licytacyjne jednakże istnieją i on sam nawet pamięta niektóre rzeczy. Wie, kto je kupił. O poranku, spędziwszy noc w paryskim domu wuja, Justyna znalazła się przed wejściem do antykwariatu, obdzieranym z żałobnych kirów i właśnie na nowo otwieranym. Przyjął ją zięć nieboszczyka, mąż spadkobierczyni od lat już będący wspólnikiem teścia. O nieba! rzekło z szalonym niepokojem. Książka o polowaniu z sokołami? XVI wiek, świeżo nabyta. Boże wielki! Justyna zaniepokoiła się również. Nie miała zielonego pojęcia, co dzieło w sobie zawiera, ponieważ Klementyna zasadniczą tajemnicę zatrzymała dla siebie. Ugryzła się w język, pomyślawszy, że ewentualna utryta diamentu pozwoli jej zmarłemu mężowi przynajmniej zachować twarz. Po cóż, miałaby wyjawiać podejrzaną prawdę o klejnocie wątpliwego pochodzenia, jeśli klejnot diabli wzięli i nigdy do rodziny nie wróci. Chyba, że ten głupek Markis znajdzie go i wybuchnie wielkim krzykiem. Wówczas owszem, powiedz o trzeba i odbierze drogocenność kretynowi. Ale jeśli nie, niechże ta cała niepojęta afera przepadnie w mrokach powszechnej niewiedzy. Niech Justyna odnajdzie księgę, a potem zobaczymy. Zbrojna w poświadczone pokwitowanie markiza Justyna rozpoczęła wyjaśnienie od strony prawnej. Rozumie pan, to zostało zlicytowane nielegalnie, rzekła zimno. Własność naszej rodziny, wypożyczona bez naszej wiedzy, oto dowód, istnieją także świadkowie. Powinno zostać wyłączone. Zapewne był to błąd komornika, ale nie będziemy żądać zwrotu kosztów. Chcemy tylko odzyskać pamiątkę rodzinną. Nie wiem, jak takie rzeczy się załatwia. Pamiątka rodzinna. ha! ha. – Odparł zięć z goryczą. W obecnej sytuacji chyba nie przyznawałbym się do takiej pamiątki. Justyna, nieodrodna wnuczka swojej babki pokądzieli, zmarszczyła brwi. Co pan ma na myśli? Spytała już zupełnie lodowato. Zięć antykwariusza gdzieś w głębi duszy przestraszył się pięknej młodej damy, z której nagle, nie wiadomo jakim sposobem, wejrzała straszliwa magiera. – Łaskawa pani, wszystko powiem. – Raczy pani posłuchać. – Otóż prawnie tak. Można by to załatwić. Zaczekać do chwili przejęcia spadku drobiazg. Jedyną spadkobierczynią jest moja żona, a ja byłem wspólnikiem zmarłego i stan posiadania mam w małym palcu. – Udowodnić, dowód, jak widzę pani posiada, że jeden przedmiot został zlicytowany przez pomyłkę cudze własność przedmiot zwracamy i na tym koniec. Możemy koszty ściągać z komornika, ale nie uczynimy tego. To tak na marginesie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie pewien szkopuł. Odetchnął głęboko, zebrał siłę i mężnie ciągnął dalej, bo więcej bał się owej nagle ujrzanej magiery niż wszystkich konsekwencji prawnych. Otóż, łaskawa pani, pomienianego dzieła już nie ma. Proszę, chwileczkę niech powiem do końca. Mój teść zmarł nagle. Padł tu w gabinecie. Jak pani widzi, jest to pomieszczenie biurowe. Wyniesiono go do mieszkania, do sypialni. Tam lekarze, rodzina. Ja zaś znalazłem na jego biurku dość dziwny list, skierowany chyba do mnie. W każdym razie do tego, kto obejmie antykwariat. Mam ten list. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy to list, czy osobista notatka. Proszę, niech łaskawa pani raczy przeczytać. Justyna wzorem babki słuchała w milczeniu, kryjąc osłupienie, które powolutku zaczynało ją ogarniać. Następca antykwariusza podał jej zwyczajną kartkę. Antykwariusz rzeczywiście napisał tam coś osobliwego. Zawiadomił o posiadaniu dzieła nabytego z licytacji, traktującego o polowaniu z sokułami i tresurze ptactwa drapieżnego. Po czym ostrzegł, że w żadnym wypadku nie oglądać tego i nie oddawać się lekturze gołymi rękami. Wydawało się to o tyle dziwne, że na ogół ogląda się i czyta oczami, a kończone górne mają w tym niewielki udział. Nie przewracać kartek. Istnieje nikła możliwość, że dzieło zostało nasecone trucizną jeszcze przez Katarzynę Medycejską. Otruł się nim Karol IX i nie wiadomo, i nie wiadomo, jak długo ta trucizna trzyma swoją moc. Jest to wyłącznie podejrzenie oparte na plotkach historycznych i nic więcej, ale na wszelki wypadek. Na tym list się urywał. Justyna uniosła głowę i popatrzyła pytająco. Następca fariusza wydawał się coraz bardziej nieswój. Widziałem tę książkę, rzekł posępnie. Przez chwilę, nawet miałem w ręku. Zainteresowała mnie oczywiście. Spojrzałem na początek. Dalszego ciągu w ogóle nie widziałem. Kartki były jakby sklejone. Koniec owszem, a temu w środku dałem spokój, ledwo narożnik się rozdzielał. Może i przejrzałbym to dokładnie, bo szesnastowieczna rzecz w tak doskonałym stanie to rzadkość. Ale teść dosłownie wyrwał mi to z ręki. Zdenerwowany prawie zsiniał, więc nie wiem, Bóg ustrzegł. Po czym zaraz na zajutrz pierwszego dnia okazało się, że nasz pracownik to sprzedał. Akurat w czasie naszej chwilowej nieobecności. Teść wrócił, zwolnił go na obiad, został sam, możliwe, że się zdenerwował, zastałem go martwego. Ale jestem pewien, przedtem to oglądał, czytał. No i teraz nie wiem, nie mógłbym przesiąc. Supozycje zawarte w tym liście wydają mi się przerażające. Justynie również wydały się przerażające. Zdenerwowanie jej babki mówiło samo za siebie. Może istotnie upiorne dzieło stanowiło niegdyś własność królewską i teraz truło każdego, kto zechciał zainteresować się ornitologią. Nieboszczy kantekwariusz obejrzał je i padł trupem. To chyba o czymś świadczy. Nagle uświadomiła sobie, co słyszy. Księgi o sokołach w antykwariacie już nie ma, kto się zdążył kupić. Antykwariusz mógł dostać apopleksji ze zdenerwowania, że trucizna poszła do ludzi. Otruł się czy nie, bez znaczenia, wola boska, ale ona ma to odzyskać. Przypadek! Mówił zięć antykwariusza trochę jakby rozpaczliwie, okropny przypadek. To się rzadko zdarza, żeby coś zostało tak błyskawicznie sprzedane. Tanie to przecież nie było i akurat nikogo innego w sklepie nie było, tylko nasz sprzedawca. Kto? Przerwała Justyna strasznym głosem. Kto to kupił? Dzięć antykwariusza spojrzał na nią i zdrętwiał. Też mu błysnęło właściwe skojarzenie. Jeśli istotnie w lekturze tkwiła trucizna, sensu w tym nie ma, ale jeśli? Która tak gładko wyprawiła na ten świat jego teścia? A przecież ledwo ją napoczął, nie rozklejał kart. To kto tam teraz leży jako następna ofiara? Uświadomił sobie, że nie ma o tym pojęcia, nie zapytał tego parszywca sprzedawcy, komu sprzedał zabytek. Ucieszył się pewnie kretyn, że sprzedał taką drogą rzecz. Ale może będzie pamiętał, może to, co daj Bóg znajomy klient. Bardzo blady patrzył na młodą magierę wzrokiem zranionej łani. Nasz sprzedawca, wymamrotał. Kwit, tak, ale nazwiska nie zapisujemy. Klient przychodzi, kupuje, płaci i nie diabli biorą. Najmocniej panią przepraszam. Nie szkodzi, mruknęła Justyna z wyraźną furią. Ale może pamięta, na mieście jest. Ma przyjść później, jeśli pani raczy. Zaczekam. Przerwała mu Justyna stanowczo. Nie wyjdę stąd bez tej informacji. Kiedy on ma przyjść, bo może go poszukać w domu, gdzieś przecież mieszka. Mieszka, tak, ale w domu go nie ma, załatwia sprawy. Miał się spotkać z rzeczoznawcą, sam go umawiałem. Mieli pojechać do kogoś, nie wiem gdzie. Czas spędzony wspólnie w oczekiwaniu na sprzedawcę, obydwoje, Justyna i nowy antykwariusz, każde we własnym zakresie zgodnie zaliczyło do najgorszych chwil życia. Trochę te chwile potrwały, bo sprzedawca wrócił dopiero po pierwszej. Oszołomiony nieco krwiożerczym pytaniem, zdołał sobie jednak przypomnieć klienta. Ależ tak. Znamy go, powiedział przerażony. Wicehrabia Gaston de Puzak mieszka. Wiem, gdzie mieszka. Przerwała Justyna, która z jednej strony doznała natychmiastowej ulgi, a z drugiej o mało szlak jej nie trafił. To mój kuzyn. Mam nadzieję, że, o Boże, może jeszcze żyje. Święcie już teraz przekonana, że zainteresowanie upiorną książką o Sokołach grozi życiu czytelnika i o to właśnie chodziło jej babce. Porzuciła antykwariat wraz z jego roztrzęsionym personelem i popędziła do kuzyna. Rodzinne konie czekały na nią i chętnie zerwały się do biegu, a Stangret znał Paryż. Kuzyn już nie żył. Dziko zdenerwowana Justyna trafiła u niego prosto w piekło na ziemi. Lekarze, policja, służba i dodatkowo dwóch ciężko spłożonych przyjaciół, wszystko kłębiło się w straszliwym zamieszaniu. Mimo oszołomienia i szoku, zdołała pomyśleć, że gdyby to był obcy dom, nie dogadałaby się z nikim. Na szczęście, o ile w tak dramatycznej sytuacji można mówić o szczęściu, wicehrabia był cioteczno-ciotecznym wnukiem jej prababki, bo stara hrabina Denarmua posiadała siostrę, której najmłodszy potomek właśnie zszedł z tego świata, przedtem jednak stanowił rodzinę i Justyna u niego bywała. Znała ją cała służba i nikogo nie dziwiło jej zaangażowanie w tragedię. Niezbicie pewna, iż dysponuje wyjaśnieniem sprawy, ponieważ kuzyn bez wątpienia otruł się piekielną księgą. Pełna wahań, czy nie należy tego strasznego faktu ukryć, złapła jego osobistego lokaja, który doszczętnie stracił głowę i nie panował nad językiem, a całość wydarzeń miał świeżutko w pamięci. Ktoś był u hrabiego Gastona. Nie wie na pewno kto, bo tu panował dziś istny kołowrót, Jaśnie pana odwiedzało mnóstwo ludzi, jeden za drugim. W tym jego dwóch przyjaciół, baron de Tremont i markiz de la Turelle. Oni jeszcze są, zgłupieli z tego wszystkiego: siedzą w salonie i nie wiedzą, co zrobić. Policja kazała im czekać, a oprócz nich fryzjer, posłaniec z bilecikiem, chwalił Boga, że wiadomo przynajmniej od kogo bilecik od pani de Morin, małżonki bankiera. Wicehrabia z nią akurat y, tego, no i korespondował. I jeszcze pomocnik jubilera, ten taki wielki, bykowaty, a przedtem, albo potem, nie przedtem, dekorator, bo jaśnie pan zasłony chciał zmieniać, a wcześniej jeszcze jeden taki z rachunkiem. A w ogóle to prawie od rana, znaczy od południa, jaśnie pan siedział i oglądał jakąś książkę, starą, nie, to źle powiedziane, jakieś przedpotopowe dzieło, które dopiero co kupił, musiało mu się spodobać albo co, bo wydał okrzyk. Skoro wydał okrzyk, znaczy jeszcze żył, zauważyła przytomnie Justyna, która zdołała się już nieco opanować. Kiedy je przestał wydawać? Kto był wtedy u niego? Przypomnij sobie. Mignęła jej w głowie rozpaczliwa nadzieja, że może kuzyna po prostu ktoś zamordował, bo myśl o trucicielskich właściwościach zabytkowego wolumenu wydawała jej się coraz bardziej przerażliwa i z całej siły chciała ją od siebie odsunąć. W końcu o tym Karolu IX to była plotka, fikcja literacka, nie wiadomo na czym oparta. No, owszem, wiadomo, na ogólnym przekonaniu, że w tamtych czasach wszyscy się truli wzajemnie, ale przecież nie musi to być prawda. Boże, jedyna babcia kazała odzyskać to świństwo, zanim nastąpi nieszczęście. Nie powiedziała tego wyraźnie, ale podtekst dał się zauważyć. Lokaj uczciwie starał się skupić, przeszkadzając jej myśleć, co ją okropnie irytowało, chociaż odpowiadał na pytania przez nią samą zadane. Zaraz Frezjer wyszedł, a jaśnie pan wydawał. Y, potem zaraz. Panowie de Tremont i de la Turel w małym saloniku zażądali wina. Przeczekiwali. Do gabinetu wszedł chyba pomocnik jubilera. Ja sam to wino przyniosłem, nic nie słyszałem, ale panowie mówili, śmieli się. Wielki Boże, pomocnik jubilera wyszedł, znikł, a zaraz potem. Tak za, zaraz potem, jako następny ten posłaniec z bilecikiem podniósł krzyk: Pomocnik jubilera. Nadzieja Justyny nagle nabrała rumieńców. Policja przerwała gwałtownie. Skąd policja? Dlaczego? Kto ją wezwał? No jak to, kamerdyner zobaczył. Policję od razu. Justyna znów przerwała zaskoczonemu słudze. Ta książka, którą mój kuzyn oglądał, gdzie ona jest? Nie zaraz. Proszę mi przynieść wody. Myśli jej biegła niepowstrzymanie. Potworne dzieło o sokołach trzeba odzyskać natychmiast. Może jeszcze nie zdołali odgadnąć pochodzenia trucizny. Babka z pewnością nie życzyłaby sobie ujawnienia takiej kompromitującej tajemnicy rodzinnej. Gaston coś oglądał. Mogło to być cokolwiek. A nawet jeśli zginie, Katarzyna Medycejska nikomu nie przyjdzie do głowy. Odebrać to mogłaby legalnie. Nie, nic z tego. Nie zaraz. Gaston nie był żonaty. Pojawią się komplikacje spadkowe. Żyje za to jego ojciec, hrabia de Puzak. Dziedziczy chyba, zanim przyjedzie z prowincji... W rezultacie dzieło o sokoła Justyna zwyczajnie ukradła. Prośbą o wodę pozbyła się Lokaja. Wiedziała doskonale, gdzie znajduje się gabinet kuzyna. Udała się tam, zajrzała i pierwsze, co zobaczyła, to była gruba księga leżąca na konsolce przy samych drzwiach. Nie patrzyła na nic więcej. W gabinecie byli jacyś ludzie, coś robili. Ktoś się chyba ku niej odwrócił. Wolała nie zwlekać, chwyciła ciężkie to misko i uciekła. W pamięci jej tkwił pomocnik jubilera. Był tam w kluczowym momencie, a jeśli policja... Bo może jednak. Wiedziała, który to jubiler, znała go. Zaopatrywał w precjoza całą rodzinę. Mgliście pamiętała nawet pomocnika takie duże coś, góra mięsa w ludzkiej postaci. U jubilera znalazło się w 10 minut. Pomocnika nie było, jeszcze nie wrócił z miasta. Do wicehrabiego został wysłany z bransoletką, na której należało wygrawerować napis czułej treści. Wicehrabia zostawił ją i dzisiaj miała być mu dostarczona. Rzeczony pomocnik, silny jak byk, z reguły był wysyłany z rozmaitymi drogocennościami, bo dokonanie na niego napadu nie leżało w możliwościach przeciętnych opryszków. Wręcz przeciwnie, to raczej on mógł być dla opryszków groźny, ale jego uczciwość już dawno została sprawdzona. Dlaczego jeszcze nie wrócił, nie wiadomo, bo do załatwienia miał tylko dwie sprawy i już powinien być z powrotem. U jubilera Justyna przesiedziała przeszło godzinę, mniej dla zyskania wiedzy, a więcej dla wytchnienia. Musiała wyrzucić z siebie świeżo przeżyte wstrząs, a niewiele miejsc nadawało się do tego lepiej niż wnętrze jubilerskiego magazynu. Wiedzę o nieobecnym pomocniku zyskała niejako okazjonalnie. Między innymi poznając jego plany matrymonialne, bo jubiler był dość gadatliwy. Najważniejsza rzecz, odzyskane dzieło o sokołach, leżało w powozie. Nie doczekawszy się powrotu upragnionego świadka, spragniona podzielenia się wrażeniami z bebką, zdecydowała się wracać od razu bez odpoczynku. Była pewna, że w Orlanie konie będą na nią czekały. Klementyna czekała również z wielką niecierpliwością. Osobiście, wniósłszy ciężką księgę do domu, Justyna z ulgą i triumfem rąbnęła ją na stół. Widząc, jak babka otwiera zabytek i pośpiesznie sięga do kart z dłońmi bez rękawiczek, wydała okrzyk przerażenia. Babciu nie, co robisz? Klementyna powstrzymała gest. O truciźnie Katarzyny Medycejskiej nie miała najmniejszego pojęcia. Zdumiała się zatem niebotycznie. Obejrzała się na wnuczkę. Dlaczego? Co się stało? Babciu, oni nie żyją. Kto nie żyje? Justynie dopiero teraz popłynęły łzy z oczu. Wszyscy, wyszlochała, każdy, kto czytał. Antykwariusz, kuzen Gaston, nie dotykaj tego. Nie wierzyłam, nikt nie wierzył, ale to musi być zatrute. Bzdura, odparła babka gniewnie. Ujęła nóż do papieru, energicznie dziubnęła wsklejona środek i jednym gestem otwarła księgę w połowie. Justynie zabrakło głosu. Klementynie też. Każdej z innego powodu. Klej się zestarzał, wysechł, zaczynał kruszeć. Księga otworzyła się łatwo, chociaż z lekkim trzaskiem, strzępiąc tylko nieco po brzegach zlepione ze sobą karty. W środku ukazała się duża, pusta, dawno wycięta dziura. Diamentu nie było. Po długiej chwili milczenia Justyna, dziewczyna mężna i energiczna, odezwała się pierwsza. — Nic nie rozumiem — Rzekła żałośnie i z niepokojem. – Babciu, ja cię proszę, umyj ręce natychmiast, na wszelki wypadek. Trzech ludzi padło trupem przy oglądaniu tego. Podobno przedtem otruł się Karol IX, to zostało specjalnie sklejone. – Moje dziecko, mówi Szandrony. Przerwała Klementyna z irytacją. – Oczywiście, że zostało sklejone specjalnie. Uczyniłam to własnoręcznie, przedtem kleił twój dziadek. I zapewniam cię, że nie żadną trucizną, tylko zwyczajnym klejem. Cóż tam się stało w Paryżu i skąd ta hekatomba? Powiedz mi wszystko spokojniej po kolei. Justyna odetchnęła głęboko, co najmniej kilka razy, zebrała siłę i po bardzo długiej chwili zdołała wreszcie w pełni odzyskać panowanie nad sobą. Uwierzyła babce. Ponadto nie była idiotką. Na widok dziury w samym środku księgi domyśliła się, że nie zbrodni służyło to dzieło o sokołach. Kryło w swoim wnętrzu coś, czego już nie ma, musiało to być coś niezmiernie cennego, skoro od początku babka napomykała o wielkiej wartości zabytkowego dzieła. Z dziurą w środku, zdewastowane samo sobą, takiej wartości nie mogło wszak przedstawiać. Rozum chyba straciła w trakcie tych poszukiwań, skoro uwierzyła w truciznę. Jakaż trucizna może stanowić wielki skarb? Zdała babce relacje ze swojej podróży. Słuchając jak zwykle w milczeniu, Klementyna zastanawiała się, czy wyznać wnuczce całą prawdę. Wciąż kołatała się w niej ta sama myśl, skoro diament przepadł, po cóż ujawniać tajemnice, być może kompromitujące. Z drugiej strony, gdyby jednak istniała szansa na odzyskanie klejnotu, należałoby go poszukać, a nie sposób szukać nie wiedząc, czego się szuka. Do jutra. Przemyśli kwestię do jutra. Justyna i tak na razie musi odpocząć. Młoda jest wprawdzie, ale nawet młodość potrzebuje bodaj z jednej spokojnej nocy na sen. Justyna ochłonęła po wydarzeniach, ale gryzła ją niecierpliwość. Węszyła tu sensację, nie czuła się zmęczona, a rozbudzona ciekawość dodawała jej sił. Usłyszawszy, że na wyjaśnienie osobliwej sprawy ma czekać do jutra, zbuntowała się i pozwoliła sobie na protest. Usiłowała namówić babkę, żeby uchyliła bodaj rąbka już dziś, od razu, ale Klementyna wykazała kamienny upór z bardzo prostego powodu, którego wcale nie zamierzała kryć. Ja ci nie robię na złość moje dziecko, rzekła smętnie. Najzwyczajniej w świecie sama nie wiem, co robić i muszę się nad tym zastanowić. Nie mogę na poczekaniu podjąć takiej decyzji ważnej, być może nie tylko dla mnie i dla Ciebie, a nawet dla całych pokoleń. Nie szarga się bez potrzeby dobrego imienia własnej rodziny. Zrozumieć, Justyna zrozumiała, ale na stan emocji zrozumienie żadnego wpływu nie miało. Bezczynne oczekiwanie jutrzejszego dnia stanowiłoby udrękę nie do zniesienia. O pójściu spać w ogóle nie było mowy, musiała coś zrobić, czymś się zająć, czymś zmęczyć. Przypomniała sobie złożoną babce przysięgę dotyczącą owej rozproszonej po bibliotece wiedzy o ziołach. Zdecydowała się zacząć od razu. Klementyna zamknęła się w gabinecie niegdyś hrabiego obecnie swoim. Jej wnuczka zatem biblioteka miała do dyspozycji nawet na całą noc. Ogromna sala, prawie pod sufit, zabudowana półkami i szefami, zawierała w sobie kilkanaście tysięcy książek w ośmiu językach francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim, greckim i łacińskim. W rodzinie hrabiów de Normandes drugie lub trzecie pokolenie obfitowało w jednostki wykształcone, które lubiły czytać. I jeszcze przed wynalezieniem druku zbiór liczył sobie kilkadziesiąt pięknie iluminowanych dzieł. Więcej niż nie opactwo. Mimo upadku finansowego nigdy jakoś tych walorów nie sprzedano trwały spokojnie przez całe stulecia i być może zaszkodziłoby im dopiero wiek XIX, gdyby nie posak Klementyny, który na nowo przewrócił rodowi odrobinę świetności. W dodatku, w czasie rewolucji młodszy braciszek aktualnego wówczas przodka w prostej linii, zmarły bezrzędnie i bezdzietnie, wzbogacił rodzinną bibliotekę wszystkim, co udało mu się w panującym ogólnie zamieszaniu tanio odkupić, uratować od polżogi, względnie ukraść. O polskie książki zaś postarała się już sama klementyna. Dowiedziawszy się od babki, że wiedza o ziołach znajduje się gdzieś w książkach, Justyna ujrzała przed sobą galerniczą pracę. Stałego bibliotekarza nie zatrudniano już co najmniej od 150 lat. Dzieła stałe na półkach jak popadło, wymieszane tematycznie, chronologicznie i językowo. Katalogi istniały, ale gdzieś poutykane i od dawna nieaktualne. Przeszukanie tego całego naboju wymagało ciężkich fizycznych wysiłków. Przy obecnym stanie ducha Justynie w pełni to odpowiadało. Nie spróbowała nawet zapukać do babci i poprosić o jakąkolwiek wskazówkę. Zaczęła po prostu od jednego narożnika i postanowiła ruszyć w prawo. Równie dobrze mogła zdecydować się na kierunek w lewo i odkrycia dokonać po paru miesiącach, a może nawet latach. Ten akurat fragment biblioteki zawierał głównie francuskie wydania sprzed 200 i 250 lat, rzecz jasna poprzetakane chaotycznie Ariostem, Cervantesem i Fieldingiem w oryginale, wszystko wielokrotnie czytane przez całe pokolenia. Justyna nie wdawała się w lektury, wyobraziwszy sobie zresztą słusznie, iż owe zapiski o ziołach zawarte są nie w druku, tylko mają postać luźnych kartek względnie notatek na marginesach, a może ze szycików, ugniecionych między tomami w przypadkowych miejscach. Wyjmowała zatem każdą książkę, przeglądała ją, potrząsała i sprawdzała, czy nie ma czegoś pod okładką. Zaczęła od najniższej półki i pchała się ku górze. Przy półce czwartej, kiedy mogła się już prawie wyprostować, pomyślała, że należało włożyć na siebie jakąś warstwę ochronną. Fartuch na przykład, bo mimo iż grzebała w zamykanej, oszklonej szafie, zakurzona już była, jakby się tarzała na starym strechu. Sił wciąż miała jeszcze dużo, ale uczucia zaczynały już w niej łagodnieć. Szósta półka wymagała już drabinki. W bibliotece znajdowały się nawet dwie schodkowe drabinki, wyższa i niższa, i być może ten narożnik Justyna wybrała sobie na początek właśnie dlatego, że wyższa drabinka stała obok. Wyjęła teraz z piątej półki ostatni tom, przesunęła drabinkę bliżej i usiadła na niej na najniższym stopniu, przeglądając komedię Cornela. Od razu na pierwszej stronie tytułowej, zatem prawie pustej, ujrzała ręcznie pisany, słabo widoczny, trochę niewyraźny tekst. Mandragora przeczytała. Człek w korzenia zaklęty. Ucieszona znaleziskiem postanowiła przepisać to natychmiast z góry, przewidując trudności. Pismo wyblakłe, język jakiś dziwny, niewspółczesny. Zapewne przepisane to zostało z czegoś jeszcze starszego. Papier, zeszyt, atrament. Wszystkie niezbędne utensylia znajdowały się w szufladach długiego stołu, stołu stojącego na środku. Pomieszczenie wszechstronnie służyło pracy umysłowej. Cenną treść należało uratować, niewątpliwie to właśnie miała na myśli jej babka. Zerwała się ze schodków szczebla, zaczepiła łokciem o poręcz drabinki i korniel wypadł jej z rąk. Upadł na podłogę i otworzył się w środku, gdzie w charakterze jakby zakładki tkwił jakiś papier. Znalazłaby ten papier dopiero po przepisaniu tekstu o mandragorze, teraz jednak chwyciła go z zaciekawieniem. Papier wydawał się zdecydowanie młodszy niż tamto wyblakłe stare pismo na pierwszej stronie książki. Elegancki z natury, ale zniszczony, pognieciony, trochę trochę brudny, może przedeptany. Uwiecznioną na nim treść Justyna zaczęła czytać, i już od pierwszego zdania zorientowała się, że trzyma w ręku fragment listu. Środek bez początku i końca podkreślony i pomazany, a w dodatku z oderwanym narożnikiem brzmiał następująco. Oszalał. Dzikie pretensje. Nie dokonałeś przecież porwania. Diament należy do ciebie, skoro go dostałeś, nawet gdybyś dostał bez powodu. Zdaje się, że raz w życiu udało ci się zrobić dobry interes. A gdybyś sprzedał konia? Zapłacono ci diamentem zamiast złotem. Możliwe też, że pani debliwe w oczach dzikiego nababa ma większą wartość niż jakiś tam koń, rzecz gustu. A doprawdy nie mogę znać ceny ladacznic w Hindustanie. Nie chcę ci wymawiać, ale ciebie również kosztowała dostatecznie, a teraz siostra płaci twoje długi. Tak, siostra, bo matka już na to nie ma. Jeśli ten diament istotnie jest taki og. pokryje poniesione koszty i nie ma do wątpliwości należy do ciebie, do mnie, oczeku. Przez długą chwilę śmiertelnie zdumiona Justyna odczytywała poniższe słowa, urywane na brakującym narożniku. Kartka wyglądała na brudnopis. Kto do kogo wystosował tę intrygującą korespondencję nie miała pojęcia i nie siliła się odgadywać. Porzuciwszy chwilowo starania o mandragorę, popędziła do babci. – W czym to znalazłaś? – spytała Klementyna, zapłonąwszy lekkim rumieńcem po przeczytaniu tekstu. – Przenieś to. na biegiem obróciła tam i z powrotem, donosząc Korniela wyraz twarzy babki, mówił sam za siebie. W starym i podniszczonym tomiku na pierwszej stronie znajdowała się dedykacja nierzucająca się w oczy, bo zachodził na nią opis mandrogary. Korniela z wyrazami uczuć własnymi jakiś LDM ofiarował pannie Ludwice de Nyrmo, która niewątpliwie utwór czytała i zapewne zostawiła w nim brudnopis pisanego właśnie listu. Ona lub ktoś inny. Płać osoby piszącej była nieodgadniona, ale jakiś tajemniczy duch tkwiący między wierszami sugerował kobietę. Być może owa płacąca siostra pisała do brata i z pewnością w owym momencie nie była już młodą panienką. Nie do wiary powiedziała klementyna i wezwała florka. Kiedy przed piętnastu laty chłopiec z polskiej wsi przybył do Francji, żyła jeszcze w normuła stara klucznica, bez mała stuletnia. Mimo wieku trzymała się świetnie, a jedyny mankament jej umysłu objawił się w pewnym pomyleniu osób. Klementynę brała za siostrę pana hrabiego, dożywającą wdowieństwa u brata, Florka zaś ze swojego własnego wnuka, którego koniecznie chciała uczynić pierwszym kamerdynerem. Przez dwa lata czyniła te starania, poczem umarła, ale dwa lata okazały się owocne. Teś spisywał wszystko to, co ci gadała stara Wiktoryna rzekła Klementyna bez wstępów do wiernego sługi. Wiem, bo recepisy mi oddałeś. Nie całkiem wszystko, proszę jaśnie pani, odparł Florek ze skruchą i żelem. Głupi byłem i przepuściłem dosyć dużo, ale przez to spisywanie prawie wszystko pamiętam i gdyby jaśnie pani kazała, dopisze. Po jakiemu pisałeś? Pół na pół. I po naszemu, i po francusku, bo języka przy okazji chciałem się nauczyć. Dziwne może to moje pisanie wypadło. Nie szkodzi. Przypadkiem z jej gadania może pamiętasz, kto to była i kiedy żyła panna Ludwika de Normo. A tego to zapomnieć nie sposób, bo to właśnie była Margrabina d'Elbeck, za którą ona jaśnie panią uważała. Z domu panna de w wdowiaszy bezdzietnie, tu u brata mieszkała. No, u matki, bo jej matka jeszcze żyła, a brat w Indiach wojował. Zaraz, kiedy to było, jaśnie pani pozwoli, że obliczę, bo do liczenia ona głowy nie miała i wszystkie czasy myliła. Licz głośno. A dobrze. 98 lat miała, jak tu przybyłem, a w setnym roku umarła. Przy to urodzić się musiała w roku 1792. Na znak babki Justyna zaciekawiona już niepomiernie zaczęła te daty spisywać. Florek kontynuował na głos. 8 lat miała to na pewno, jak już do posługi przy Margrabinie przyszła, prze to najlepiej to pamięta. Margrabina czterdziestki dochodziła, a w ogóle to onaż Wiktoryna im dawniejsze czasy tym lepiej pamiętała. Kotu na ten przykład mleko w miseczce kazała na swoim sekretarzyku postawić. Margrabina znaczy: Wiktoryna stawiała, a kot mleko wylał na listy margrabiny i cała awantura z tego wynikła. Na brata się złościła, bo jego długi musiała płacić. Krótko potem umarła, akurat jak hrabia de Normo, jej brat, z Indii powrócił, ranny i ciężko chory. Wiktoryna wtedy 11 lat ukończyła, ściskie dziecko to było, a nikt na nią specjalnie uwagi nie zwracał. Więcej widziała i zapamiętała niż kto inny. 11. Wtedy musiał to być rok 1803. W dwa miesiące margrabina umarła na alterację przez brata rozoszczona. Wiktoryna powiadała, że skarb miała wielki w ręku i zgubił to, z tego ją atak jakiś trafił, ale że nagle to było, to testamentu nie zmieniła i hrabia wszystko po siostrze odziedziczył. Nadzwyczajne, że tak to pamiętasz! Pochwaliła Klementyna. Przez naukę języka wyznał Florek z lekkim zakłopotaniem. Przepisywałem i poprawiałem, no i tak jakoś w pamięci zapadło. I jeszcze to, że jaśnie pani miała być tą margrabiną. Dziękuję ci, to mi wystarczy. Zachowaj swoje notatki i broń Boże ich nie zgub. Po wyjściu Florka przez chwilę milczała, nie kryjąc wcale wielkiego przejęcia. Teraz ci powiem prawdę, którą zapewne sama już odgadujesz, rzekła wreszcie do Justyny. Milczałam, bo nie byłam pewna, czy jakiejś hańby w tym nie ma. A otóż rzecz nie do wiary, prawo jest przy nas. Diament, o którym mowa w tym w kawałku listu, istniał naprawdę. Sama go w ręku trzymała. a lata temu znajdował się w książce, tej rzekomo trującej. Przygotowana już w pewnym stopniu na te informacje, Justyna odczuła jednak wstrząs potężny. I co? spytała bez tchu. I trzeba go odnaleźć. Gdyby nie należał do nas, do rodziny, dałabym spokój i zachowałabym sekret. Ale teraz widzę, że powinno się to uczynić. Tyle, że po drodze jakieś dziwne rzeczy się działy i musiał być w to wmieszany ten twój lord Blackhill. To prawdziwy lord, o to możesz mi się nie kłopotać, a honor u nich w wielkiej cenie. Posłuchaj zatem.